Manko, moi drodzy. Dzisiaj, wczoraj, znaczy wczoraj, przedwczoraj Ewa stwierdziła, że trzeba jechać po mąkę. I zawsze zapominamy, ale dzisiaj już pamiętamy. Jedziemy po mąkę. Gdzie to jedziemy? Do Pokrzydowa. Do Pokrzydowa, to jest taka miejscowość tutaj u nas. I tam jest ekologiczne gospodarstwo, tam mają ekologiczną mąkę. Bo w sklepie, wiecie, Ewa ostatnio, jak piekła chleb, widzieliście na filmie, to musiała dokupić jakiejś mąki takiej zwykłej, bo jej brakło tej, no i nie ma, no i teraz trzeba jechać dokupić, a tam kupujemy, nie wiem, 10 kilo, 20 kilo tej mąki, ile to kupujemy? 10 to pszennej. 10 pszennej i takiej innej jeszcze. I to mamie? Jeszcze, no. Słonecznik kupujemy też przez internet, bo jest taniej. O połowę. Taka jest sprawa. No a teraz kawka i ta szarlotka, która jest bardzo dobra i którą ostatnio też widzieliśmy dzisiaj na filmie i którą możecie sobie sami zrobić, jak wejdziecie na kanał Gotuj z Ewą. Jest przepyszna. Pszenny chlebek wczoraj upiekłam. Też, oprócz Pycha. Tego zwykłego. Pycha. Ewka mówi, że szarlotkę pokroiła i teraz pytanie, kto wyciągnie? No, pierwszy kawałek, to wiecie, jak się to wyciąga. To jest ciężko, nie? Dlatego wam nie pokażemy, jak jest wyciągany nie, pierwszy no, kawałek. Tak się męczy, widzicie? Jest. Ale udało jej się. No, proszę bardzo, jest. I pierwszy kawałek to jest taki sierotowaty. No. Jeszcze, żeby ten nóż tak dobrze nie kroił, ale on bardzo dobrze kroi. Drugi kawałek, a to dla mamy. Ale to nie są kawałki, to są kawały konkretne. Dobrze. Ale my jesteśmy konkretnymi ludźmi, to i konkretne kawały jemy, nie? Jasne. No. Taki kawał teściowa dostanie w nagrodę? Mamusia. Teściowa to jest. To jest mamusia. Taki kawał dostanie, tak ma dobrze z tą... Bo ja by też dostała, jakby tak... ze mną mieszkała. No właśnie, ale nie chcę tutaj ze mną mieszkać i dlatego nie dostanie. Ten kawał dostaje. No, fajnie. Także widzicie, jakie są profity mieszkania ze mną. Albo obiadek, albo coś do obiadku, albo jakieś ciasto, albo... Tak, wszystko jest. I jeszcze wczoraj chlebek dostali. Ten, co Ewa piekła. Ostatnio na filmie widzieliście. Tak, jedziemy. Jedziemy, moi drodzy. Jedziemy po tą mąkę i po te inne rzeczy, które... Zimno i w ogóle, święta, chociaż było ładnie. Teraz, kurczę, trzeba by ten samochód tutaj też posprzątać w środku, wyczyścić te skóry jasne, wiecie, bo to jednak ładnie wygląda, ale to trzeba... No, ale to musi być ładnie na dworze, to się wyczyści i będzie super. Tu w prawo, moi drodzy. No to cię zapłacę ze swoich, to mi oddasz. Mama. Dobra, a chcesz tylko mąkę, czy chcesz jeszcze płatki? A jaką kaszę chcesz? Jaglaną, dobra. Płatki owsiane czy mieszane? Bez różnicy. Dobra, to kaszę jaglaną, płatki owsiane i mąkę pszenną, dobra. Fajnego to ci wezmę, dobra. Fajnego. Pa. Tu fajnych rzeczy to tutaj mama, raczej nie będzie. Przyszłaś do mnie, a ja ten też oj, chcę. Oj, pies tu jest jakiś, żeby nas nie zjadł. O, jaki biedny na deszczu stoi. A ja tu na deszczu wilki jakieś. Może wejść na dwa razy, żebyśmy mieli. No to tak tysiąc, no. Nie? Czyli razem 11? Tak jest, proszę pani. I teraz tak samo obszar, gdzie jest, bo nie widzę. Mogę ze samą obszar. Tu, cicho. Tu jest? Tu, cicho. To jest kaszka, tak? Dobra. O, jest. Mąka z samoprzy. Za pół kilo 9,50? To tak tanio. Owsiana z płaskórki. To wezmę z płaskórki. Raz, dwa, trzy, cztery.
Czyli samoszy nie będzie? Nie, za droga. To jest paskórka, też jest dobra. I teraz tak, płatki owsiane, takie duże paczki mieliście kiedyś, nie? Takie coś jak ten. 800 gram. No. To one są mieszane, czy są też same pszenne? Owsiane to jest 100% owiec, ale mamy też właśnie miks 5 zbóż. To tak bym wzięła. Tak, płatki 5 zbóż. Tak, jakaś różnica w cenie, czy nie? 13 zł to większe opakowanie. No to duże wezmę. 13,50. Czyli nie. Dobra, to duże opakowanie weźmiemy. A to bierzesz po kilogramie, tak? Czy po pół? To jest po pół, to są po kilogramie. Aha. No dobrze. Jaglaną kaszę. To duże opakowanie. One się czymś różnią? Nie, po prostu. Nie. To jaglaną jedną weźmiemy. Czekamy teraz, moi drodzy, na ten. Aż spakują nasze zamówienie. Na dostawę. Czekamy. Przyniosą, włożymy do bagażnika i ruszamy do domu. Ale mało zapłaciłaś, nie? Znaczy, bo nie wziąłam samoprzy. A czemu? Bo za droga była. Wydawała mi się bardzo droga. Przestań tam parę złotych. Byś wzięła. O, pani jedzie. Dobra. No i pokupowaliśmy takie różne rzeczy. Woda to tam idzie gdzie indziej zupełnie, ale tutaj macie, widzicie. To dla mamy coś tu jest, to kupiłem, to nie wiem co. No jaglaną płatki, to co tam znałam, nie? No dobra, no to na raz się nie zabierzemy chyba. Myślisz? Tak myślę właśnie. Ja bym wziął to, a ty to. No dobrze, no to fajnie. Zobacz. Trzeba będzie podzielić, trochę dla mamy jest, nie za dużo, więcej jest dla nas. A tu są pieczarki do, moi drodzy, tych, co będziemy robić teraz na kanał Gotuj z Ewą, żeberka w kapuście. Bardzo dobra pozycja była na święta i dlatego postanowiliśmy Wam też zrobić, żebyście mieli okazję sobie zrobić i spróbować, jakie to pyszne jest. A to jest ta sama? Pszenna biała? Nie. No ja tam to ten. Ej, kichacz. No dobra, a gdzie jest ta, co ją... A, Graham, to nasza. Bo tamte wszystkie są nasze w tym worku, nie? Pszenna biała, no to ja potrzebuję, bo ja mam je, kupowałam jeszcze. Ile? 4 kilogramy, to mam kilogram, więc 3. No dobra. A gdzie zaniosłeś? No do śpiżarki. Moi drodzy, tutaj Ewcia robi te żeberka w kapuście, ale ja chciałem tutaj jedną rzecz raz na zawsze wyjaśnić, bo niekiedy ktoś... Kto z pewnością nie ma pojęcia o pewnych sprawach, zadaje pytania, po co, więc ja raz na zawsze wyjaśnię, myślę, że już takich pytań nie będzie, chociaż wiem, że będą, ale mam taką cichą nadzieję. Widzicie, tutaj Ewcia ma rękawiczki i tą bransoletkę. Mogłaby ją ściągnąć, bo ktoś się zawsze pyta, a po co ta bransoletka? No nie będzie za każdym razem ściągać, nie? I jak założy, na przykład weźmie sobie pod to, to ta bransoletka zawsze wychodzi. Mhm. Więc jedynym rozwiązaniem by było ściągnąć. Jak nie ma rękawiczek, to nie ściągnie. No po co to ściągać? No to po to jest właśnie ta bransoletka, że ona zawsze tutaj jest i zawsze tutaj będzie. I nie pytajcie więcej, po co bransoletka? No po co bransoletka? Po co pierścionki? Po co kolczyki? Po co w ogóle cokolwiek, nie? Po to jest, że ma być i koniec, no. A tu jeszcze Wam pokażę, ten boczek się przysmaża. Żeberka się przysmażają. I ten dźwięk wspaniały i ten zapach cudowny. No i to tak jest właśnie. No mam nadzieję, że już teraz wyjaśniliśmy odnośnie tych bransoletek wszystko. Już nie będziecie pisać. Ewa aż taka próżna nie jest, żeby zakładać to pod to, żeby po prostu mieć, żeby pokazać. Nie? No. Mam nadzieję, że już jest wszystko jasne. A ostatnio, moi drodzy, naprawdę, czasami to aż tak się śmiejemy, bo Igor tutaj na jednym z filmików ostatnich liczył pieniądze takie... Treningowe takie, wiecie. Do nauki. A ktoś powiedział, ktoś napisał w komentarzu, że po co to liczenie tych pieniędzy? Pokazywanie, że się ma. Takie. Jak ktoś nie ma, to ja mogę te wszystkie pieniądze komuś wysłać. To proszę mi tutaj adres tylko w wiadomości prywatnej i ja wyślę te pieniądze i wtedy ten ktoś, kto to napisał, też będzie miał. Ja się chętnie podzielę tymi pieniędzmi. No. Teraz, moi drodzy, po paczkę, bo tutaj mi kurier zostawił u Ewy mamy paczkę, bo sobie drukarka mi przyszła, nie? Później Wam pokażę, jaka ta drukarka.
Taka. Taka drukarka przyszła. Wszystko wam powiem. Drukarkę kupiłem taką. To nie jest żadne lokowanie, ale ja kupiłem oczywiście z lokowania. Gdzieś na internecie widziałem i spodobało mi się to, że ma Wi-Fi. Oczywiście ta moja też ma Wi-Fi, tylko nie współgra z naszym Apple'owskim sprzętem, a ta podobno ma współgrać. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce. Co? Zeroka? Znaczy to ona jest atramentowa, to nie wiem. Zobaczymy, coś tutaj pewnie razem z tym przyszło. Zobaczymy. Czerwona, bo nie wiem, czemu wybrałem czerwoną, bo była tańsza niż biała, a chciałem czarną, a czarnej nie było wcale. Jakby była czarna, to bo kiedyś, wiecie, bo to już jest dość stary produkt, znaczy stary, w sensie lokowanie widziałem już chyba w zeszłym roku gdzieś tam u kogoś na kanale i tam były tak, czerwona była najdroższa, biała i czarna później, nie? A teraz jest na odwrót, czerwona jest najtańsza, a czarna najdroższa, ale czarnej nie było, ja chciałem czarną, a biała mi się nie podobała za bardzo, więc jest czerwona. Bo masz białą. Bo mam białą, no pewnie dlatego. Tak. Tak to tu jest, moi drodzy, ładnie opakowane. To jest drukarka kolorowa. Mamy razem z drukarką takich kolorków troszkę. Trzeba by, kurczę, dokupić na zaś ciekawe, na ile to wystarczy. To jest chyba czarny, tak? Mhm. A to jest niebieski, różowy, czy tam czerwony i żółty. Trzy kolory. I jeszcze wam pokażę, jak ona to wygląda. To są jakieś książki, instrukcje obsługi, to Ewa się będzie uczyć, bo ona musi się nauczyć, nie? Ty rozumiesz, o, jakaś płyta tu jest, tylko że my nic na płytę nie mamy. Aha, jeszcze aplikację można ściągnąć na telefon sobie i z telefonu drukować bezprzewodowo, nie? Jak wygląda? Zaraz wam pokażę, jak wygląda. Bardzo ładna. Ładna, nie? Mhm. Jeszcze takiej bordowej nie miałeś. No, tak wygląda. Tutaj pewnie wychodzi papier. Ja bym chciała tylko delikatnie, żebyś to robił, bo Sławek ma taką tendencję, on jest chłopak silny i to... Tutaj pewnie można sobie skserować coś albo zeskanować. No, na pewno, myślę. A ta nasza to też ma takie? Nie ma. Nie ma. Tamta jest... No, tamta to jest, wiesz, laserowa, stara już, ale bardzo dobrze działała tyle lat. Tu jest kolor albo nie kolor, widzisz? To jakbyś chciała... Wydruk. Aha, tutaj jest szufladka. Szufladka na ten, na papier. I tu masz, podejrzewam, ten czarny, a tutaj masz kolory. A tu masz kolory, Tak. No to taka drukareczka. Zaraz obczajmy to wszystko. Zaraz obczajmy, tak. Teraz tutaj trwa... Widać coś tutaj? Nic. Wstępna regulacja jakaś. Jak blisko bardzo dasz. No. W każdym razie wstępna regulacja trwa, już 8 minut się pokazało na początku, teraz już jest minuta, więc zaraz będzie coś tutaj działało się. Drukarka już działa perfekcyjnie, mieliśmy małe problemy z tą aplikacją, wiecie, bo tam chcieliśmy przez aplikację połączyć, tutaj jest gotowanie żeberek i to takie jakieś szybkie wszystko i jakoś nie mogliśmy połączyć ani ja, ani Ewa. A w końcu mówiła, wejdę normalnie w pliki i spróbuję wydrukować plik i bez problemu się łączy. Można wydrukować plik bez problemu. A później jeszcze mówię, jak już mogłem wydrukowałem, to sprawdzam przez aplikację, jakoś wtedy można było połączyć. Także nie wiem, o co chodzi. W każdym razie jest już połączone, drukareczka jest idealna, jest dwa razy większa niż tamta. Drukuję w kolorze, chciałem sobie wydrukować bezprzewodowo, bez niczego, z telefonu można sobie wydrukować maile czy tam jakieś pliki. Ja akurat ubezpieczenie samochodu sobie wydrukowałem, no i jest git. I teraz jedziemy do Biedronki, bo tam mamy jedną rzecz do kupienia, zaraz przyjeżdżamy i będziemy jeść obiadek, który się właśnie robi. Z kolei jedziemy do Olsztyna, bo szukałem serwisu, w którym tak na szybko można by się umówić w ciągu kilku dni i był Olsztyn, Toruń i ten. Olsztyn, Toruń i Bydgoszcz. W Bydgoszczy jeszcze patrzyłem i wszystko pozajmowane terminy, a ja też nie mam za dużo czasu i dlatego musiałem umówić się do Olsztyna i do Olsztyna, bo już czas, wiecie, wymienić, zrobić serwis klimatyzacji i wymienić oleje, filtry i inne rzeczy, które się wymienia. Ja akurat co rok wymieniam, bo nie robię 10 tysięcy. Ostatnia wymiana była przy 106 tysiącach,
a mam 118, czyli 12 tysięcy, tak? Czy nie? No, 12 tysięcy. Mówię 12 tysięcy. Ostatnio 106, a teraz jest 118, no to 12 tysięcy. Ale co? No, wymiana olejów, filtrów i tak dalej, nie? No, także jest git. No to fajnie, to jedziemy sobie. Żeberka, moi drodzy, wyszły wspaniale. Teraz tylko założyć do słoików i zawekować i będzie git. The next day. Nie jest za ciepło, moi drodzy. To jest szarlotka. Tak. To jest szarlotka, a my z Ewcią jedziemy. A my z Ewcią jedziemy do Olsztyna na ten serwis tego wolwiacza naszego. Tak. To chyba wrzucimy tutaj z tyłu. A szarlotkę sobie weźmiemy. Bo nie wiem, czy wiecie, jak jest w salonach, ale tam taka pani jest. Taka pani robi kawkę. Nie. I nam zrobi kawkę, ale już takiej dobrej szarlotki to nam nie da, bo nie mają. A my wtedy będziemy mieć i sobie zjemy. Tak. Po drodze pewnie jakiś hot dog wpadnie też. Mamy kawicę. Ale ja wam powiem więcej. No, mów. Prawdziwą panią domu się stało. To mamy ogórki i pomidorki. Mamy szarlotkę. Z łyżeczkami z domu. A tu też są łyżeczki. Tu musisz wyrzucić ten papier. Właśnie ja mówię, jak ona to wrzuciła tutaj, że to przecież to się ubrudzą te łyżeczki. I spoko, moi drodzy, robią nam samochód, a my w tym czasie będziemy sobie tutaj konsumować. Wezmę tą chłopietkę na talerzyk sobie, bo ja lubię z talerzyka. No to weź sobie na talerzyk, oczywiście, że tak. Chcesz połowę mojej doli? To włóż mi też na talerzyk. Też tak zrobić właśnie. O, i spoko. Sobie dołożymy. Oczywiście. Moi drodzy, jemy kawkę, pijemy kawkę. Powiem wam, że to jest najdroższa kawa w moim życiu. 3100 zł kosztuje. Razem z serwisem auta. No ale zawsze. Powiem wam więcej. Skoro taka droga kawa, to musi i wejść jeszcze jedna. No i przyjechaliśmy do domku i mówię, chciałem wam powiedzieć, że ten serwis w Olsztynie to chyba trochę jakby lepiej pod względem tam ogólnie obsługi klienta niż w Toruniu, nie? I w ogóle tam można iść sobie na tą właśnie tam, co widzieliście na tych przebitkach, co siedzieliśmy, jest taka kanciapka, można sobie zrobić kawę, co prawda pani gdzieś później ten ekspres wzięła i mam nadzieję, że jak pojedziemy tam następnym razem, to przyniosą. Tylko tyle, że dalej mamy do tego, do Olsztyna, nie? Dwa razy dalej niż do Torunia. Ale pan był jakiś kompetentny? Tak, pan był kompetentny. Wszystko nam powiedział, wszystko co i jak. No i teraz już wszystko wiemy. A co tutaj się robi, to jest nasz obiad. Albo obiadek, bo to ładniej brzmi. Bo to jest bardziej obiadek jak obiad. To wam później zaraz, za chwilkę wam pokażę, jak tylko się zrobi. Zaraz zacznie pachnieć, bo to Ewcia dopiero wstawiła. Także jeszcze nie pachnie, nie?
No właśnie, ale zaraz będzie. No.